Rzeczywiście wejście do euro będzie absolutnie jednym z naszych priorytetów naszego rządu. Dotychczas rząd bierze i dystansuje się w pewien sposób. Nie tylko mamy opóźnione wejście do euro, ale często ministrowie jakby ustawiają się bokiem. Skutek jest taki, że w tej chwili bardzo spada w opinii publicznej akceptacja waluty. Może się okazać, że za parę lat będą już warunki ekonomiczne. My będziemy gotowi, ale ze względu na ten dystans, choćby nawet taki werbalny, który w tej chwili widzimy, może nastąpić brak akceptacji w społeczeństwie i dopiero wtedy, kiedy będziemy gotowi, trudno będzie ludzi do tego przekonać. Okres prezydencji, jak żeśmy słyszeli, to jest okres promowania spraw europejskich. W debacie w Polsce często się mówi natomiast, że to jest okres zarządzania całym tym procesem. Trzecia wersja mówi, jest to okres realizowania naszych własnych europejskich, naszych własnych polskich interesów. I my uważamy, że Polska może wykorzystać swoją prezydencję, promując pewne idee, pewne pomysły. I już Danuta mówiła o paru. Ja chcę powiedzieć o jeszcze jednym. Bezpieczeństwo energetyczne stanowi najważniejszy cel, jeden z najważniejszych kolejnych ekip rządowych w Polsce. Stanowi też jeden z najważniejszych celów w Unii Europejskiej. My mamy w naszej prezydencji wpisany priorytet, wymiar zewnętrzny energii, czyli kontakty z dostawcami i uregulowanie tych spraw. Jest to bardzo ważne z punktu widzenia zapewnienia nam bezpieczeństwa, ale tak jak wszystko zmienia się, tak również i tematy, priorytety polskiej prezydencji będą musiały się dostosowywać i być dostosowywane do wydarzeń, które dzieją się na świecie i w Europie. Już widzimy, że w tej chwili Partnerstwo Wschodnie będzie musiało być nieco przeformułowane, że trudno będzie skupić uwagę polityków europejskich na Partnerstwie Wschodnim, kiedy tyle dzieje się w krajach arabskich. Uważamy, że trzeba włączyć bezpieczeństwo elektrowni jądrowych oprócz tego wymiaru zewnętrznego energii. W tej chwili po katastrofie w Japonii zaczęła się bardzo burzliwa dyskusja w Europie, w różnych partiach politycznych, organizacjach, ale też w społeczeństwie, co to znaczy bezpieczeństwo energii jądrowych i czy należy to, czy należy budować, czy też raczej zamykać elektrownie jądrowe. I są zasadnicze podziały. Ta dyskusja będzie trwała jeszcze przez wiele miesięcy. Komisja Europejska zaproponowała, żeby wprowadzić stres test, czyli testy odpornościowe w krajach Unii Europejskiej. Jednak to są testy dobrowolne. Nie ma w tym kwestii żadnego obowiązującego przymusu. Jest to sugestia kierunkowa, a nie obowiązujące prawo. Te kwestie reguluje Euratom, czyli jakby podwalina Konstytucji Unii Europejskiej. Dokument, który został przyjęty w 1957 roku. Od tego czasu nie był zmieniany. I zawiera właśnie pewne kierunkowe tylko sugestie, a nie nakazowe. Uważamy, że Polska w okresie swojej prezydencji mogłaby rozpocząć dyskusję na temat reformy traktatu Euratom i na temat wprowadzenia obowiązkowych tych testów bezpieczeństwa. To jest ważne dla opinii publicznej, w tej chwili kluczowe i byśmy wyszli z pewnym pomysłem też, z pewną koncepcją i wprowadzili ją do dyskusji. Komisja Europejska jest otwarta na tego typu sugestie, co komisarz przekazał nam w Parlamencie Europejskim i wydaje mi się, że ponieważ prezydencja węgierska mówi o bezpieczeństwie, że należy po prostu wprowadzać różnego typu zabezpieczenia, powinniśmy pójść parę kroków dalej, powiedzieć tak, zabezpieczenia, ale obowiązkowe i też dyskutujmy nad zmianą Euratom, bo jeśli mamy dać poczucie pewności opinii publicznej, że energia jądrowa to nie jest coś,
tylko groźnego, ale również może być wykorzystana i w sposób pokojowy i skuteczny, to musimy też dać poczucie bezpieczeństwa. I dlatego Polska jest predestynowana do rozpoczęcia tej dyskusji o rewizji Euratomu, ponieważ my zawsze wspieramy metody wspólnotowe, czyli metody europeizacji polityk, a zwłaszcza europeizację polityki energetycznej. Dziękuję.